Przyjechał popatrzeć, co tu robią, a no tutaj i złapali go siły zbrojne Ukrainy. Imię, nazwisko takie, a takie. Przyjechałem, moment, jaki obwód? 2002 rocznik, co? Przyjechałem w Ukrainę popatrzeć, czy to naprawdę to, co mówią, co tu robią na Ukrainie. Zadali ci pytanie. Odpowiadaj na pytanie. No przyjechałem popatrzeć po prostu. Popatrzyłeś tak i co dalej? Zobaczyć. No, faszyści tu są, katowali was, czy co? Nie, no w porządku. No, wychodzi na to, że... Masz ksywę Krawa, tak? Tak. Aha. No, znamy cię, kojarzymy. Oczywiście, znamy. A ty kim jesteś? Skąd jesteś? Miasto Pierm. Kierowcą jestem. Pierm? Samej Piermi, tak? Tak. Jasne. Kierowca czego? BM21. Grad, tak? Rocznik? 2000. 2000. Aha. Kurczę, nie chciałem tego pokazywać. Grybow Nikita Michajłowicz, Woronieżski obwód, strzelec. Nakłada. Dzięki wielkie, Receptor. Dzięki, pozdrawiam cię jeszcze raz. 1972 wpłacił 100 zł. Nakłada. Nakłada, tak, tak, super. Dzięki wielkie. 2003 rocznik. Jasne. Co tu robisz? Przyjechałem spróbować popatrzeć co i jak. Popatrzeć przyjechałem. Ale co zobaczyć? Co, na nasze piękne ten? No co to się dzieje w ogóle? No i co, zobaczyłeś coś? No nie jest zbyt fajnie. Co? No nie jest zbyt fajnie. Ale co? Nie, u nas, w sensie mówisz, że nie jest zbyt fajnie u nas w kraju? Nie, no jest fajnie. No to po co w takim razie przyjechałeś? Nie, no głównie pieniądze chciałem zarobić, dlatego żeby prali wyprane mózgi mamy. Pieniądze jednak. Faszyści, tak? Nie, nic takiego. Ludność cywilną zabijają. Nie, nic takiego. Jasne. Jasne, jasne. No dobra. Dobra. Masz dzieci? Masz kobietę? Dziewczynę? Nie. Rodzice, babcia. A mama, tata? No, ojca dawno nie widziałem. Mama w ogóle, a mama ja ani razu nie widziałem od samego dzieciństwa. Aha. Jasne. No dobra.